poniedziałek, 14 sierpnia. Witam Was, drodzy, serdecznie. Pozdrawiam z Katowic. Zanim przejdziemy do wsłuchania się we fragmenty biblijne wyznaczone z książeczką z Biblii na co dzień na dzień dzisiejszy, pozwólcie, że podzielę się pewną refleksją. Z reguły, kiedy otwieramy z Biblią na co dzień, kiedy otwieramy Boże Słowo na początku każdego dnia, ale także w innych momentach, kiedy otwieramy Biblię, słuchamy codziennika czy innych tego typu rozważań, to chcemy z nich wyciągnąć coś dla siebie, zainspirować siebie, pobudzić do działania, ale także odnaleźć jakiś taki fragment biblijny, który by do mnie osobiście przemówił, który chciałbym, żeby mnie dotyczył. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę odwrócili tę optykę i wsłuchując się w dzisiejsze fragmenty biblijne, nie chcieli odnieść ich do siebie jako pomoc i wsparcie dla siebie, ale abyśmy chcieli spojrzeć na innych. Dlaczego? Posłuchajcie. W Księdze Przypowieści w 31 rozdziale, 8 wierszu czytamy: Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. A autor Listu do Hebrajczyków w 13 rozdziale, 3 wierszu tak napisał: Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. I ten drugi fragment z Listu do Hebrajczyków, zaraz na początku, jeśli byśmy tak bezrefleksyjnie w pierwszym skojarzeniu do niego podeszli, no to może wzbudzić wątpliwość. No przecież dlaczego mamy utożsamiać się z więźniami? Czemu mamy pamiętać o więźniach, skoro przecież w miejscu, w którym są, znaleźli się w zdecydowanej większości przypadków ze swojej winy, jako słuszna kara za to, co uczynili. Nie jesteśmy tacy jak oni, my sobie na to nie zasłużyliśmy. Natomiast oba te dzisiejsze teksty dotyczą jednego szczególnego zagadnienia. Dlatego, że autor Listu do Hebrajczyków nie pisze w tym miejscu o więźniach, o przestępcach, tak naprawdę kryminalistach, którzy zasłużyli sobie na miejsce, w którym się znaleźli, ale o tych, którzy zostali uwięzieni z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. I tutaj zupełnie zmienia nam się perspektywa. Mamy pamiętać o nich, jakbyśmy też współwięźniami byli. Bo każdy chrześcijanin, który czytał te słowa, zdawał sobie sprawę, że także on może znaleźć się na tym miejscu. Także on może cierpieć prześladowania. Także on może być szykanowany, uwięziony, nawet zabity z powodu Chrystusa. Pamiętajcie o uciskanych, skoro również sami w ciele jesteście, pisze dalej. I to też jest prawda, bo ciało powoduje wiele różnych ucisków, niedogodności, tego wszystkiego, co określilibyśmy mianem niekoniecznie dobrego w naszym życiu. Ale właśnie, wracając do tego, co powiedziałem na początku, mamy się skupić dzisiaj nie na sobie, ale na tych, którzy są prześladowani, więzieni, uciskani z powodu Ewangelii. Mamy stawać w ich obronie, w sprawie wszystkich opuszczonych, bo oni też czują się osamotnieni, opuszczeni, a ważna jest świadomość, że ktoś się za nich modli, że ktoś o nich myśli, ktoś o nich pamięta. I dzisiaj chciałbym nas zachęcić właśnie nie do brania dla siebie z tego tekstu biblijnego, ale dodawania naszej modlitwy za przede wszystkim za prześladowanych chrześcijan, ale także za wszystkich cierpiących, opuszczonych, tych, którzy mają się w jakikolwiek sposób źle. I do tego też zachęca nas modlitwa z parafii prawosławnej w Kolonii. Pozwólcie, że pomodlimy się nią wspólnie. Panie, Boże nasz Wszechmogący, prosimy Cię o nasze siostry i naszych braci, którzy są prześladowani z powodu swojej chrześcijańskiej wiary. Daj im siłę, aby w ucisku nie stracili nadziei i wzmacniaj ich. Przynosimy do Ciebie cierpienie prześladowanych ludzi i skargi wszystkich, którym odebrano słowa. Panie, pomóż im. Wierzymy w Twoje zmiłowanie, o Panie, który miłujesz człowieka. Amen. Także i my, drodzy, pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach nie tylko o sobie, o swoich najbliższych, o naszym otoczeniu, ale i o tych daleko, może na drugim końcu świata, którzy cierpią, którzy są prześladowani, którzy nie mają nikogo, kto mógłby ich obronić, dlatego, że tak jak my,
wierzą w Chrystusa, dlatego, że są Bożymi dziećmi, dlatego, że wiarą przyjęli Bożą obietnicę i Boże Słowo. Życzę nam tej właśnie dobrej pamięci o tych, którzy są daleko i o tych, którzy są blisko. Zostańcie z Bogiem. Błogosławionego, spokojnego dnia.